postaciach funkcja pieczenia, najbardziej standardowa, bazowa, bez pary będziemy piec, ale będziemy piec z użyciem termosondy. I tutaj koniecznie chcę Wam pokazać, jak możemy bardzo precyzyjnie ustawić, jak to mięso w naszym przypadku, ale w ogóle potrawy, jaką mogą mieć soczystość przy zadaniu odpowiedniej temperatury i wyciągnięciu w odpowiednim czasie. Teraz mamy polędwicę wołową, specjalnie w tym celu są trzy kawałki i każdy z tych kawałków będziemy wyjmować co 6 stopni. Ale zanim, tak jak w przypadku dorady, będziemy najpierw zapiekać tą polędwicę na patelni żeliwnej, którą z kolei też przełożymy do piekarnika. Natomiast najpierw przyprawiamy. No właśnie, najpierw przyprawiamy, czy później przyprawiamy. Jaka jest technika? Czy solimy i pieprzymy przed włożeniem do piekarnika, czy położeniu tutaj na patelni, czy po? No różne są tutaj techniki. Ja osobiście tylko pieprzę przed włożeniem na patelnię, natomiast solę dopiero po wyjęciu z piekarnika. Wydaje mi się, że to mięso jest bardziej soczyste, bardziej delikatne i sól sprawia, że mięso po prostu się wysusza i twardnieje. Możemy też posmarować te steki z polędwicy taką odrobiną oleju. Oczywiście ten olej też będziemy wylewać na patelnię. Teraz co jest ważne, zanim położymy na patelnię, żeby te polędwice nie były, powiedzmy, takie spłaszczone, tylko jak najbardziej, powiedzmy, ta struktura była zwarta, takie będziemy kłaść. Chodzi o to, żeby ta soczystość tej polędwicy zachowała się jak najwyższa, jak największa w środku. Rozgrzewamy patelnię. Maksymalna temperatura. Jaki jest czas takiego zapiekania? Mniej więcej staramy się zapiekać z każdej strony. Jest to około 1,5 minuty, 2 minuty. No, chodzi o to, żeby, tak jak już powiedziałem, oczywiście, żeby zachować tą soczystość, ale żeby też ta skórka była taka twarda, chrupiąca. To nasze zapiekanie na tej patelni doprawimy rozmarynem, tylko musicie uważać, jeżeli chodzi o te gałązki rozmarynu. Starajcie się ich nie spalić na patelni. One bardzo ładnie się wysuszą z zapieką w piekarniku i będzie można taką konsystencję mięsa razem z tymi gałązkami kosztować i absolutnie jest wspaniały smak. Tylko uwaga, nie spalić. Zapiekamy z góry, z dołu, ale ja też zapiekam po bokach, o, czyli tak robię to dosyć precyzyjnie i skrupulatnie. Uwaga, jeżeli chodzi o patelnię żeliwną, nie musicie się martwić, że ona przywiera przy smażeniu. Jeżeli mięso zostanie odpowiednio spieczone, absolutnie ta patelnia, bym powiedział, że no, puści to mięso, więc będzie można je swobodnie później przełożyć. Ja za pierwszym razem zrobiłem to zbyt szybko i widzieliście, że pewnie, że troszkę to mięso przywarło. Ale teraz tak czekamy do takiego momentu, aż swobodnie to mięso odejdzie od tej powierzchni patelni. Ok, zobaczcie teraz, łapiemy za ten kawałek mięsa, on się spiekł i absolutnie już ta patelnia puściła, więc wspaniała sprawa. Nie przejmujcie się, jeżeli korzystacie z takich naczyń żeliwnych, że one przywierają. One przywierają do momentu, kiedy to mięso, powiedzmy, jest na etapie dopiero tej obróbki termicznej.
steki zapieczone przed włożeniem do piekarnika możemy jeszcze je zaromatyzować tym olejem, który tutaj się wytworzył. No i czeka nas teraz taka operacja, a jeszcze wbicia termosondy w takiego steka. Chodzi o to, żeby czubek tej termosondy znalazł się mniej więcej w środku tej potrawy. Możemy sobie tak odznaczyć, ja zawsze to robię przynajmniej. A może później już będziemy mieć taką wprawę, że nie będziemy musieli tej termosondy w ogóle wkładać, bo za każdym razem będziemy mniej więcej już na wyczucie wiedzieli, ile ten stek ma być w piekarniku. No zobaczmy, jak to się robi. Mniej więcej mogę sobie odznaczyć tyle, więc też tyle powinna wejść ta termosonda do środka. Ona w mojej ocenie tak najwygodniej, jak się spiera jeszcze tutaj na tym brzegu tej patelni. To jest dosyć ważne, jak taką termosondę będziemy wyciągać. Czyli zobaczmy jeszcze raz. Możemy sobie pomóc jakimś innym akcesorium. Tak. I wkładamy do piekarnika. Wkładamy patelnię do piekarnika. Ta troszkę była patelnia dłużej, ją podgrzewaliśmy, więc już jest rączka nagrzana. I uwaga, termosondę wkładamy z przodu. Piekarnik mamy nagrzany, bo mamy już rozgrzany po poprzedniej potrawie. Więc no, gdybyśmy mieli taki piekarnik, gdzie termosondę wkładamy w środku, no bardzo to jest niebezpieczne i takie ryzykowne. Tu akurat mamy to szczęście, że ten piekarnik ma to gniazdo tej termosondy tutaj z przodu, więc jakby poza komorą piekarnika. Wjeżdżamy z tą potrawą i tutaj, jeżeli chodzi o funkcję pieczenia, zastosujemy akurat dwie grzałki. Nie zastosujemy termoobiegu po to, żeby nie wysuszać tej potrawy, ale też nie będziemy stosować termoobiegu ze wspomaganiem pary. Będą to zwykłe, klasyczne dwie tradycyjne grzałki pieczenia. Grzałka góra-dół. I teraz, jeżeli chodzi o temperaturę, ustawiamy do jakiej temperatury piekarnik ma dążyć i ustawiamy też temperaturę termosondy. Powiedziałem, że co 6 stopni będziemy wyciągać potrawę, więc ustawimy na razie tą najwyższą temperaturę, którą chcemy uzyskać, czyli to będzie 72 stopnie i odpowiednio będziemy wyciągać przy 60, 66 i 72 stopniach. Później to mięso przekroimy, zobaczymy, jak ono się zachowało w tych temperaturach. 60 stopni. Wyciągamy pierwszego steka, będzie to stek taki bardziej soczysty, bardziej krwisty. Mamy 66 stopni, czyli stek średnio wypieczony i mój ulubiony zresztą. Inna popularna nazwa to medium oczywiście. No i czekamy na finał. Piekarnik się teraz wyłączył, po zakończeniu pieczenia automatycznie się wyłączy. Zobaczmy, jak wygląda stek w środku. Jest termosonda, uwaga, wszystko jest teraz bardzo gorące, ta termosonda też jest bardzo gorąca, więc trzeba delikatnie ją wyjąć. Ja to robię zawsze w taki sposób. Możemy też wyjąć nasz rozmaryn.
No i zaraz będziemy testować, jak to wygląda wszystko w środku i czy zgodnie z tymi temperaturami to mięso odpowiednio też się wypiekło. Moglibyśmy pokroić już te steki, ale one potrzebują troszkę odpoczynku. I wykorzystamy ten moment, bo jest takie wspaniałe urządzenie, które widzimy tutaj. Pewnie większość z Was nie wie, co to jest. Jest to pistolet dymny. Zrobimy taki efekt wędzenia i efekt taki, jakby te steki pochodziły z takiego żywego ognia, gdzieś ogniska, takiego grilla zewnętrznego. Zobaczmy, jak to się dzieje. Wsypujemy tutaj wiórki. Te wiórki mogą być z różnych drzew i w różny sposób możemy aromatyzować czy mięsa, czy sery. Nawet możemy aromatyzować desery. No, widzimy, że już się wydziela taki dym. Przykryjemy te steki, bo taki jest warunek uzyskania tego efektu, o którym mówiłem. Jaka jest metoda? No ja mam osobiście taką sprawdzoną, że te rzeczy, które tutaj powiedzmy wędzimy, są niewidoczne. No tyle jest tego dymu pod tym kloszem, że już nie zobaczymy tych potraw. Cały ten efekt wędzenia trwa 3-4 minuty, więc nie tak długo, jakbyśmy się mogli tutaj spodziewać, że to będzie trwało. No mamy steki wypieczone. Oczywiście tutaj zrobiliśmy pewne testy, są trzy steki, są różne temperatury, ale tak naprawdę całe przygotowanie tej potrawy trwa od 10 do 15 minut i mamy naprawdę wspaniałą, wypiękną potrawę, świetnie podaną, więc do takiej romantycznej kolacji jak najbardziej. No jeżeli będziemy chcieli jeszcze bardziej efekciarsko podać te steki, oczywiście możemy podać z tym dymem, jeżeli już oczywiście osiągniemy taki stopień zaawansowania. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. No z tymi stykami troszkę jak gra w trzy karty. Mam nadzieję, że przy tych całych roszadach przekładania z piekarnika i na tą deseczkę zachowaliśmy prawidłową kolejność, czyli stek krwisty, średni i wypieczony. No to zobaczmy, jak one wyglądają w środku. No do krwistego to można by jeszcze obniżyć tą temperaturę, bym powiedział, że znacznie, gdzieś do 56 stopni, bo widać, że z tego steka no nie wypływa, ma tam praktycznie tak drastycznie krew, jak to bywa w stekach takich krwistych, ale trzeba też przyznać, że on dosyć długo tutaj leżakował. Zaraz porównamy zresztą do tych steków średnich i wypieczonych, to zobaczymy tą konsystencję pewnie troszkę inną. No i ten najbardziej wypieczony. Widać, że to mięso jest suche. Był dosyć długi taki okres leżakowania, więc nie widzimy tej wilgoci takiej charakterystycznej, która jest w stekach. Zobaczmy jeszcze, nałóżmy jeden na drugi. Myślę, że ta charakterystyka będzie jeszcze bardziej widoczna. I do kamery. Co jest ważne w tym pieczeniu za pomocą termosondy? Ważne jest i za pomocą jakby pieczenia w piekarniku, no ważne jest to, że ten stek, jaki by nie był, średnio wysmażony czy bardziej krwisty, on praktycznie w całym przekroju zachowuje jakby tą samą konsystencję. Bardzo ciężko jest uzyskać ten efekt na patelni, bo patelnia daje bardzo dużą temperaturę jak gdyby na spodzie, no i tym samym przypieka, a dosyć często to mięso w środku jest surowe. No ja nie jestem wielkim zwolennikiem i też widać tutaj po tych stekach, które przygotowałem, że nawet ten teoretycznie krwisty, on jest takich, bym powiedział, nieco pod średni podchodzący. Natomiast reasumując całą tą metodę,
nigdy się w niej nie pomylimy. Jeżeli nawet mięso będzie bardziej chłodne, inna konsystencja mięsa, po prostu mięso będzie innego gatunku, zawsze ta temperatura będzie w środku potrawy właściwa, więc efekt zawsze będzie gwarantowany.